Wydałem dwa tomy pamiętnika. Mam nadzieję, że drugi tom pamiętnika jest tutaj w Sięgarni. Jest tutaj, też go czytałem. Natomiast teraz planuję trzeci tom. Tutaj mam trzeci tom. Tak. Ale od kilku lat jakby nie opublikował pan już... Nie, tak. Oprócz pamiętników i jakichś wypowiedzi publicystycznych albo eseistycznych luzem, to nic takiego. Jeśli piszę wiersze, to też włączam je do pamiętnika. Czasem je nawet przykrywam, to znaczy wprowadzam w tekstach, jak gdyby to nie był wiersz, ale wiadomo, że to jest wiersz. I piszę ten trzeci tom pamiętnika. Właściwie już go napisałem. Już jest zamknięty, jest w redakcji. Wczoraj miałem spotkanie z redaktorką na temat rozmaitych korekt. I wyjdzie w wydawnictwie Czarne tym razem, nie w świecie książki. Chcą mieć go na targi książki warszawskie na maj. Ja próbuję ich namówić, żeby opublikowali wcześniej, ponieważ już jest gotowy. Dopiero jest grudzień, więc może zdążą opublikować. Będzie mniej więcej tej samej objętości, co pamiętnik drugi. I kończy się w listopadzie tego roku, miesiąc temu. Zauważyłem, że im jest pan starszy, tym więcej pan pisze, bo pierwsza część pamiętnika to jest prawie 900 stron i obejmuje lata 54 do 2010, natomiast druga część też ma prawie 700 stron i obejmuje tylko 4 lata. A teraz... ten będzie miał tylko 2 lata. Tak, tak. No, ponieważ moja perspektywa czasu się skraca i nie mogę być taki... No, nie mam tego luksusu wyczekiwania. W takiej długiej perspektywie nie mogę za bardzo oddalać publikacji. Próbuję publikować na żywo. I co motywuje pana do tego, żeby dalej pisać? Bo ja czytałem taką opinię, że pan jest w pewnym sensie psem gończym na antysemityzm, że pan, jakby składając świadectwo, walczy pan z antysemityzmem. Jakby, czy to jest coś, co... Czy też w wywiadzie w Nigdy Więcej spotkałem się z określeniem, że pan mówi, że jest pan uzależniony pewnie od Holokaustu w pewien sposób, czy jednak to jest cały czas ta tematyka pana napędza, w tym sensie, że jeszcze nie powiedział pan ostatniego słowa? Uzależniony to jest właściwe słowo, tak, jestem uzależniony od tego tematu, który został mi narzucony przez los i po prostu nie mam rady, muszę reagować. Moje pisarstwo jest właśnie takie interwencyjne, zwłaszcza teraz. W młodości miałem bardzo dużo czasu i mogłem się rozglądać za rozmaitymi formami literackimi. Teraz, jeśli zareaguję na wszystko, co mnie bulwersuje, albo na co muszę z innego powodu zareagować, z czasem ze względów czysto artystycznych, to już na nic innego mi nie zostaje czasu. Właśnie chciałem zapytać o film Pokłosie, bo na początku wynotowałem sobie takie pytanie, co pan myśli. Ale zauważyłem, że na kolejnych stronach była właśnie odpowiedź, że napisał pan, że ten film szokuje, ale nie porusza sumienia i wywołuje odruchy obronne wśród odbiorców i też taką opinię, że on jest jednak przede wszystkim dla obcokrajowców skierowany, żeby pokazać, że Polska w jakiś sposób się z tym... I on jest przede wszystkim... Skierowany trochę dla obcokrajowców, żeby pokazać na arenie międzynarodowej, że Polska obawiam się, że tak, a w Polakach wzbudza odruch obronny i moim zdaniem to jest dosyć uzasadnione. Ten film nie powinien być taki szokujący, nie powinien być taki graficzny. I jest tam bardzo wiele przesady, zarówno w formie, jak i w treści, zarówno pod względem artystycznym, jak i merytorycznym. Jest przeszarżowany. Z czysto artystycznego punktu widzenia jest na jednej tonacji, od początku do końca, na podwyższonym głosem. Się mówi, nie ma żadnego wzrostu, nie ma żadnego crescendo, nie ma właściwie rozwoju dramatu, wszyscy są od początku zdenerwowani. Więc moim zdaniem, spotykam się wciąż z pochwałami tego filmu, ja nie potrafię tego zrozumieć. Drugim takim filmem, który zebrał jeszcze więcej pochwał, nawet dostał Oscara, to jest Ida, z którym ja się zupełnie nie mogę pogodzić, bo dla mnie to jest bzdurna fabuła po prostu. Chociaż wykonanie tutaj, w tym wypadku, wykonanie artystyczne jest prawie doskonałe. Mówię prawie na wszelki wypadek, może jest doskonałe, może dlatego dostał Oscara, że wszystkich tak zafascynował, oczarował. I ta
gra, nie gra głównej, właśnie mówię gra albo nie gra tej głównej bohaterki jest bardzo interesująca. Ona gra i nie gra jedno w tym samym czasie. Chyba też taką amatorką. Tak. Pomysł jest bardzo dobry, ale młody człowiek, który ten film nakręcił, po prostu nie wie o czym opowiada. Ja dzisiaj przeczytam fragment na ten temat, dlaczego ta fabuła jest niedorzeczna. A czy jest jakiś taki film poświęcony tematyce Holokaustu, niekoniecznie polski, który pan uważa za dobry, taki, który ten temat podejmuje w sposób odpowiedni i jednocześnie jest jako film jest wciągający, można powiedzieć, czy jakby dobrze zrobiony? No, nie mogę. Proszę, niech mi pan podrzuca jakieś. Czy lista Schindlera jest na pewno w jakiś sposób podejmuje temat Holokaustu? Schindler jest tak dobry, jak w ogóle to jest możliwe, żeby zrobić dobry film fabularny na temat Holokaustu, co jest prawie niemożliwe. On zrobił maksimum, co można było zrobić, moim zdaniem. I z tego, Shoah Lanzmana. To jest coś, czemu nie mógłbym absolutnie niczego zarzucić. Ale zdaję sobie sprawę, że to nie jest film popularny, to nie jest film dla wielkiej widowni, to jest film dla ludzi myślących, szczególnie zainteresowanych. Dla masowego widza to nie jest. Jest niemożliwe do oglądania. Ale to jest to, co można w filmie wyrazić na temat Holokaustu. Tak ja to odczuwam. Rozumiem. W ubiegłym roku film węgierski był nominowany do Oscara, Syn Szabła. Czyli to jest jakby... Proszę, kto? Syn Szabła, to jest węgierska... Son of Saul, tak. I dostał Oscara. Dostał przecież Oscara. Tak. Czyli jakby kolejny film pójdzie z rzędu kategorii filmów nieanglojęzycznych. To jest następny błąd tej Akademii Filmowej i ja to też krytykuję w moim pamiętniku. To jest prawie że pornografia. W sensie nie erotycznym. Pornografia w sensie statyzmu. Absolutnie w złym guście. I to wcale nie był mądry pomysł, żeby tego amatora, amatorowi powierzać tę rolę, który właściwie nie gra, tylko pokazuje tępą twarz od początku do końca, tak jak gdyby był nienormalny. I tylko pod koniec filmu się uśmiecha, żeby pokazać, że ma jeszcze jedną twarz, nie zawsze tę samą. To jest skrzywienie w ogóle tej całej tematyki. Absolutnie jestem przeciwny takiemu przedstawianiu. W ogóle wchodzenie do komory gazowej to jest nie tylko niesmak, nie tylko brak smaku, ale też i nonsens. Taki film mógł nakręcić tylko ktoś, kto umarł w tej komorze gazowej.